Popołudnie Wnet. Taka temperatura panuje przy wiejskich. Po godzinie 18 odbędzie się blok głosowań, w tym także nad tą dużą nowelizacją kodeksu karnego, bo tam te kwestie dotyczące zbrodni molestowania nieletnich są tylko niewielkim wyimkiem w całej nowelizacji, a my na chwilę opuścimy sprawy Polski, chociaż nie do końca, i przeniesiemy się na wschód w studio dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Także Uniwersytet Warszawski, tak między jest. Innymi, co dla naszej rozmowy będzie istotne, bo zakreśli ramy czasowe dość gwałtownie, bo trzeba pójść na kampus główny i studentów zrobić, bo to jedne z ostatnich zajęć. Tak, kończy się powoli semestr, tak. Rzeczywiście, tak. Troje zajęć zostało się do końca, więc trzeba, tak, wolno, nie możemy, prawda, odbierać studentom przyjemności nauki, a my mamy może spraw do omówienia i może zacznijmy od newsa, czyli od tego, że kilku aktywistów ekologicznych wdarło się na teren budowy Nord Stream 2 i staje się, że nawet są już w rurach, które są kładzione. Tak, można by złośliwie powiedzieć, że w końcu ktoś dowiódł, że da się Nord Stream 2 zablokować. Ale już mówiąc całkiem poważnie, organizacje ekologiczne, one protestowały przeciwko tej inwestycji i to, co ciekawe, nawet ekolodzy niemieccy wyrażali tutaj w bardzo poważne głosy protestu. To się oczywiście nie przekładało tak na realny harmonogram działań, czy w wymiarze formalnym, bo pozwolenia wszystkie urzędy niemieckie wydały, więc jakby tutaj ta siła rażenia nie była jakoś specjalnie duża, no ale tutaj użyto rzeczywiście takich no ekstraordynaryjnych, można powiedzieć, środków i okazało się, że rura ma dodatkowy jeszcze problem z bardzo radykalnymi aktywistami. Tak, że nie ma tam ropy, są aktywiści, podobno piątka jest w środku rurociągu. Podobno, tak. Trwają obawy i to już jest być może mniej zabawne, ale tak, także ciekawe, czy im wystarczy tlenu. Tak, no to jest w ogóle pytanie, bo to rzeczywiście news jest świeże, ja też nie miałem okazji jeszcze tego bardziej wnikliwie tutaj zbadać w sieci, ale no kazus bardzo ciekawy, pokazuje, że niektórzy w walce z Nord Streamem są bardzo daleko, w daleko idący sposób zdeterminowani. Wiemy, że sama budowa jest opóźniona o kilka miesięcy, a dookoła Nord Stream 2 wybuchła jakaś znowu debata polityczna. W jednej z niemieckich gazet Angela Merkel mówi, że to jest jednak konieczny gazociąg, polemizuje ze swoim kandydatem na nowego szefa Komisji Europejskiej, z panem Manfredem Weberem, że to jest słuszna inwestycja. Dzisiejszy dziennik Rzeczpospolita donosi, że USA jednak chcą zablokować tenże gazociąg Nord Stream 2 i że Ted Cruz razem z innymi senatorami i demokratycznymi i republikańskimi będzie jakąś uchwałę podejmował, żeby objąć sankcjami te firmy, które to produkują. No, wysyp informacji, Nord Stream 2 znowu jest w centrum uwagi światowej polityki. To nie dziwi, dlatego że to jest trochę taka sinusoida, tak? To znaczy mniej więcej czasami co kilka tygodni, czasami co kilka miesięcy mamy wzmożenie, tak powiem, głosów czy zapowiedzi różnych działań, które mają uderzyć w Nord Stream 2, a rura jest budowana, tak? To znaczy już według najnowszych ogłoszeń ponad 50% tej infrastruktury jest gotowe. Natomiast nie dziwi również dlatego, że tak, amerykański sprzeciw wobec inicjatywy jest znany, a jednocześnie przez 2 lata niczego konkretnego tak naprawdę, jeżeli chodzi o zapowiedzi sankcyjne, nie zrobiono. Nie wiem, jak będzie z tą ustawą, natomiast no, doświadczenie tych wcześniejszych inicjatyw, które się pojawiały i które były nawet jeszcze dalej idące i to, że właściwie w nic konkretnego się one nie przekuły poza próbą wywierania pewnej presji politycznej, no sprawia, że ja jakby z większym sceptycyzmem patrzę na tę kolejną inicjatywę. A co do Niemiec, oczywiście te głosy gdzieś tam też wewnętrzne niemieckie, jakiegoś tam sprzeciwu, czy niuansujące, czy stawiające trochę Merkel pod pręgierzem, że to jest niepotrzebne, one się pojawiały też już wcześniej i nie doprowadziły absolutnie do żadnej rewizji polityki, nie zmieniły stanowiska, które polega na tym, że ten projekt ma parasol ochronny polityczny i powiem szczerze, trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, kiedy ta inwestycja, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, już jest ponad 50% gotowa, że nagle rząd niemiecki, niezależnie od tego, czy nastąpi zmiana na stanowisku kanclerza szybciej czy później, że to stanowisko niemieckie wobec tego projektu się zmieni, więc oczywiście to jest bardzo ciekawe, to wywołuje zawsze zainteresowanie, szczególnie w tych krajach, które temu projektowi są przeciwne, ale niestety obawiam się, że na takim znowu wzburzeniu się tylko skończy, a karawana idzie dalej. Czyli jak rozumiemy, ta deklaracja części
amerykańskich senatorów nie będzie miała wpływu na budowę Nord Stream 2, bo było takie przeświadczenie w Polsce, że jeżeli ktokolwiek na świecie może tą budowę wstrzymać, to są tylko Amerykanie. Rzeczywiście, to znaczy Amerykanie, którzy zapowiadali wprowadzenie nawet nie tyle uchwały, bo uchwała to się nawet pojawiła, taka krytyczna wobec Nord Stream 2, tylko że uchwała ma charakter tylko jakby pewnej deklaracji politycznej. Natomiast tu jest mowa o tym, żeby przyjąć ustawę i gdyby faktycznie tak było, no to mogłoby trochę napsuć krwi temu projektowi. Tylko mówię, biorąc pod uwagę historię wcześniejszych projektów, tak, bo one się pojawiały na przestrzeni ostatnich 2 lat właściwie, co jakiś czas, i żaden z nich nie został, że tak powiem, przekuty w akt legislacyjny i w coś, co miałoby charakter prawnie wiążący, to wszystko sprawia, że ja z większym sceptycyzmem patrzę na każdą kolejną inicjatywę i trochę tak po biblijnemu, tak, jak niewierny Tomasz. To znaczy, dopóki nie zobaczę ustawy uchwalonej i podpisanej przez prezydenta, to nie uwierzę. W tej chwili, po tych wszystkich historiach, które przerabialiśmy na przestrzeni ostatnich właściwie prawie 2 lat. No i zdanie Angeli Merkel, że to jest jednak zasadna, także ekonomicznie budowa tego. To nie dziwi. To już naprawdę nie zaskakuje, myślę, chyba nikogo. Ta dialektyka niemiecka, która z jednej strony mówi, że projekt Nord Stream 2 jest potrzebny, jest komercyjny. Oczywiście po jakimś czasie zaczęto przyznawać, że są tam pewne elementy polityczne, ale że generalnie to jest coś, co jest ekonomicznie korzystne. No jakby z perspektywy niemieckiej w porządku, można to przyjąć. Natomiast ta dialektyka także jednocześnie trzeba robić wszystko, żeby uratować tranzyt ukraiński. W horyzoncie średnioterminowym to się po prostu nie uda, bo jeżeli ta inwestycja zostanie ukończona, jeżeli jeszcze uda się dla tej inwestycji, to nie będzie pewnie łatwe, ale jeżeli się uda, bo takie są już sygnały, że już będą próby, tak powiem, rozwadniania sposobu implementacji prawa europejskiego w odniesieniu do Nord Stream 2, jeżeli to się jeszcze uda, ja też niestety mam tutaj złe przeczucia, biorąc pod uwagę wcześniejsze historie, to prędzej czy później to w Ukrainę uderzy. I nawet jeżeli nie uderzy w roku 2020 czy 2021, kiedy prawdopodobnie Gazprom jeszcze będzie przesyłał i to zupełnie przyzwoite wolumeny przez Ukrainę, bo będzie do tego po prostu zmuszony, no to w horyzoncie właśnie średnioterminowym, długoterminowym wybudowana rura na Bałtyku, no prędzej czy później zostanie zapełniona, mam wrażenie, i to niestety długofalowo nie pozwoli zrealizować tego celu, o którym mówi Merkel. Także mamy Nord Stream, a jednocześnie trzymamy Ukrainę jako ważny kanał tranzytowy. Szczególnie, że w jednej z tych kilku, bo mamy też wysyp wypowiedzi kanclerz Merkel, kanclerz Niemiec, tam się pojawia wprost teza, że istotnym elementem, czy podstawowym elementem polityki gazowej Niemiec jest zachowanie tranzytu przez Ukrainę, i pytanie, czy pani Merkel udaje niewinną, czy jest aż tak cyniczna, czy po prostu nie ma wiedzy. Myślę, że wiedza ma świetną, też tak mi się wydaje. Bo trudno stronę niemiecką posądzać tutaj o nieprofesjonalne podejście. I oczywiście ja myślę, że gra jest obliczona na taki polityczny efekt właśnie krótkoterminowy, to znaczy taki, że wszyscy sobie świetnie zdają sprawę, że Gazprom będzie potrzebował ukraińskiego szlaku na pewno w roku 2020, myślę, że też w 2021. Myśmy swego czasu zrobili taką symulację, z której wynika, że dopiero przy bardzo sprzyjających okolicznościach Gazprom mógłby wyłączyć Ukrainę nie wcześniej niż w 2022 roku. Więc na 2020-2021 będzie tej Ukrainie potrzebował. Ale to za chwilę. Tak, jeżeli tak, no to kanclerz Merkel zawsze może powiedzieć, że w porządku, wynegocjowaliśmy pewne porozumienie, tak, które utrzymuje znaczenie Ukrainy jako kraju tranzytowego. No nikt prawdopodobnie, no bo to tylko eksperci to śledzą, ale przeciętni odbiorcy komunikatów nie będą wnikać, tak, czy ten horyzont będzie krótszy, czy dłuższy. I myślę, że za 5 lat to już nikt się specjalnie nie będzie przejmował tym, jeżeli Ukraina to znaczenie tranzytowe straci. Natomiast kanclerz Merkel, negocjując jakieś tam, powiedzmy, czy przyczyniając się do tego, że w tych trójstronnych rozmowach, które są prowadzone, tak, Unia, Rosja, Ukraina, zostanie wynegocjowane jakieś porozumienie gwarantujące tranzyt w tym najbliższym horyzoncie czasowym, no może jakoś tam politycznie próbować to rozegrać, tak, i próbując to sprzedać jako formę ratowania twarzy, że no mamy Nord Stream, a jednocześnie uratowaliśmy ten tranzyt. No tylko, że mówię, za 5 lat no to już może nie mieć większego znaczenia. Oczywiście dużo też będzie zależało od Komisji Europejskiej, która ma dużo ciekawych narzędzi, i pytanie, czy ona będzie faktycznie w stanie wymusić na stronie rosyjskiej zaakceptowanie takiego kontraktu tranzytowego, który byłby długoterminowy i który by obejmował większe wolumeny gazu przesyłanego przez Ukrainę, to czego się domaga też strona ukraińska. Jak na razie pierwsza edycja gazociągu północnego całkiem nieźle działa. Zdaje się, że tłoczy powyżej swoich nominalnych możliwości. Tak. Statystyki za rok 2018 wskazywały, że to jest około więcej niż 58 miliardów metrów sześciennych rocznie. Ta maksymalna przepustowość nominalna wynosi 55.
Oczywiście można słać trochę więcej, jeżeli się zmienia jakby ciśnienie w rurach, w związku z tym, a tu faktycznie odbiorcy europejscy, no to był rekordowy rok dla Gazpromu, tak? To był rekordowy wynik, jeżeli chodzi o eksport na rynek europejski. W związku z tym coś, co na pewno też politycznie jest rozgrywane przez Gazprom i tak wizerunkowo, że na ten gaz jest zapotrzebowanie, w związku z tym jak jedynka jest zapełniona, no to tym bardziej trzeba dwójkę, a może kiedyś tam nawet i trójkę, prawda? Żeby odpowiedzieć na te popytowe potrzeby, które po stronie europejskiej się pojawiają. Europejczycy chcą gazu i cóż my możemy zrobić? Musimy budować kolejne rury pod dnie Bałtyku. Tak jest rynek, proszę państwa. 13 maja prezydent Władimir Putin zatwierdził nową dyrektywę bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej, czyli pewnie coś, co już zakłada ten element, kiedy Ukraina będzie już odcięta od roli bycia państwem tranzytowym i wiele innych ciekawych rzeczy pewnie zawiera. No właśnie, tutaj trochę pana redaktora i naszych słuchaczy muszę rozczarować, dlatego że ten dokument, który liczy niecałe 20 stron, on jest bardzo ogólny w sposobie redagowania. Tam nie ma ani danych, tam nie wymienia się projektów z nazwy, tam nie wymienia się nawet państw z nazwy, no poza Federacją Rosyjską, tak, która jest jakby tym głównym punktem odniesienia. Ten dokument jest utrzymany na bardzo dużym poziomie ogólności. Ta doktryna bezpieczeństwa energetycznego po raz pierwszy ma charakter publiczny. Wcześniejsza wersja tego dokumentu przyjęta w roku 2012 była niepubliczna. Ta jest publiczna. I tak naprawdę to, czego ten dokument dotyczy, to jest identyfikacja najważniejszych wyzwań, zagrożeń, czynników ryzyka dla rosyjskiego bezpieczeństwa energetycznego. I co ciekawe, w pierwszej kolejności wymienia się te, które mają charakter zewnętrzny, a dopiero w drugiej kolejności wymieniane są te wewnętrzne i transgraniczne. I to, co też jest bardzo zaskakujące, to jeśli idzie o identyfikację tych podstawowych czynników właśnie mających charakter wyzwań, zagrożeń, czynników ryzyka, ta diagnoza jest bardzo trafna. To znaczy tam są stwierdzenia dotyczące tego, co się dzieje na rynkach energetycznych. Taka trzeźwa diagnoza, tak, że rośnie konkurencja wśród eksporterów, że się rozwija rynek LNG, że Centrum Rozwoju Gospodarczego się przesuwa do Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby mamy zmapowane bardzo trafnie te trendy, które występują. Jeśli idzie o zagrożenia, i to jest też ciekawe, że ile razy by prezydent Putin nie powtarzał, że sankcje jakoś sobie dajemy radę, że to nie ma znaczenia, że tutaj to nawet pomaga naszej gospodarce, prawda, substytucja importu i tak dalej. W tym dokumencie właściwie przyznaje Rosja wprost, że to jest w tej chwili główne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji. Znaczy tam się używa sformułowania tak, środki ograniczające, tak, dostęp do kapitału, do technologii, ta zmieniająca się baza regulacyjna, zwiększająca niepewność. No, generalnie jak się wczytamy tak wnikliwie, no to jest jednak potwierdzenie, że te reżimy sankcyjne, nawet jeżeli one były wcześniej bagatelizowane, że one jednak odgrywają swoją rolę i Federacja Rosyjska identyfikuje je jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, ergo dla bezpieczeństwa w ogóle państwa, biorąc pod uwagę, że energetyka jest jednym z najbardziej strategicznych sektorów. Ale w którym momencie te sankcje najbardziej Rosji przeszkadzają? Która technologia jest im najbardziej potrzebna, a jej nie mają? To znaczy, jeśli idzie o wymiar technologiczny, on jeszcze nie jest odczuwalny tak bardzo w tej chwili. To znaczy, biorąc pod uwagę te złoża, które są w tej chwili eksploatowane i to, co dotyczy tej bazy surowcowej, która pozwala zapewniać zobowiązania eksportowe aktualne. Natomiast te bariery dostępu do technologii, one mogą stać się bardzo dotkliwe, jeżeli te sankcje się faktycznie utrzymają dłużej i jeśli mowa o tych projektach, które były obliczone, jeśli idzie o realizację, no w horyzoncie dłuższym, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, koniec trzeciej dekady obecnego stulecia, czy dalej, tak? Jakieś projekty na szelfie arktycznym, w takich obszarach, które są bardzo trudne, jeśli idzie o warunki eksploatacji złóż. I w związku z tym to nie jest jeszcze moment, żeby podnosić wielkie larum w roku może 2019, 20 czy 21, ale jeżeli myślimy o tym, że te sankcje się utrzymają dłużej i myślimy perspektywicznie o projektach właśnie tych trudnych w horyzoncie dłuższym, no to to oczywiście może uderzyć. I w związku z tym tam się sporo w tej ostatniej części, przedostatniej części doktryny mówi o właśnie o konieczności przezwyciężania tych zapóźnień technologicznych, rozwijania też własnych technologii i tak dalej. I tutaj o ile finansowanie da się jeszcze jakoś, chociaż to też nie jest takie proste, ale da się jakoś tam zamieniać, powiedzmy, źródłami azjatyckimi, Chińczykami,
Chińczycy tutaj dostarczyli, czy firmy też z Indii wchodzące w projekty z Rosją. Ale w przypadku technologii to już jest dużo trudniejsze i w związku z tym myślę, że w długofalowym horyzoncie, a ta doktryna jednak, jak każda doktryna, ona jakby przyjmuje dłuższy horyzont, jeśli idzie o identyfikację właśnie tych wyzwań, zagrożeń, czynników ryzyka, no to jednak dość trafnie tutaj tę trudną sytuację diagnozuje. Czyli jeżeli tylko my jako Zachód wytrzymamy, to prędzej czy później Rosja będzie musiała przyjść do nas trochę po prośbie. No, o ile oczywiście nie nastąpi postęp jakiś tam samodzielny, a trudno w tym zakresie stawiać jakieś bardzo takie mocne prognozy, to myślę, że to jest jednak pewien sygnał, że Rosjanie zdają sobie sprawę jakby z trudnej sytuacji, która jest. To nie jest oczywiście sytuacja beznadziejna, ale tak jak mówię, w horyzoncie średnio-długoterminowym przyznanie się do tego publicznie w tego typu dokumencie jest bardzo ciekawym sygnałem. I też potwierdza, że obserwujemy tak naprawdę dychotomiczne działania ze strony rosyjskiej. To znaczy z jednej strony bagatelizowanie znaczenia sankcji, bo to wielu polityków o tym mówi wprost na czele z Putinem, a z drugiej strony przy okazji tych spotkań, które mamy z przedstawicielami państw zachodnich, podkreślanie, że no te sankcje niczemu, nikomu nie służą, a więc taka próba jednak równoczesnego lobbingu, by ten reżim sankcyjny jakoś tam ograniczać. O gazie trochę powiedzieliśmy, o ogólnej strategii również, to teraz news, który był newsem sprzed dwóch tygodni, czyli to, że przez Białoruś do Polski napływa skażona ropa. To tuż przed majówką się pojawiło. Państwo w Ośrodku Studiów Wschodnich napisaliście tekst, który był dość brawurowy, jak się opublikował. Teraz chyba już staje się oczywistością, że tam element polityczny chyba też się pojawił przy okazji tego skażenia ropy naftowej. Zaryzykowaliśmy w tym tekście, analizując całą tę sytuację, jakby dwie hipotezy, bo oczywiście nie mając też wglądu do wszystkich danych, każda analiza tak zwanego kryzysu brudnej ropy jest obarczona pewnym ryzykiem. Myśmy sobie też z tego zdawali sprawę, ale jednocześnie jakby z naszego oglądu sytuacji wyszło, że tak naprawdę najbardziej prawdopodobne są dwie okoliczności. To znaczy pierwsza taka, gdzie rzeczywiście za cały ten kryzys odpowiadają małe firmy naftowe, prywatne, które wykorzystują przy optymalizacji kosztów, a jednocześnie woli zwiększenia wolumenów ropy wydobywanej ze złóż, takie metody, które oznaczają, czy rodzą konieczność jakby wzmożenia oczyszczania tej ropy wtedy, kiedy jest wydobyta i nie zawsze dopełniają tych obowiązków i tutaj rzeczywiście jakieś dłuższe, świadome działanie mogłoby doprowadzić do tego typu skażenia. No ale też jakby cały kalendarz polityczny, tak, który mieliśmy w relacjach z Białorusią przede wszystkim, ale też po części z Ukrainą i jakaś taka dziwna sekwencja zdarzeń, tak? Rosjanie wprowadzają sankcje żywnościowe przeciwko Białorusi. Kilka dni później, chyba tydzień później, prezydent Łukaszenka mówi, dobrze, to może my w takim razie się zastanowimy, czy nie zamknąć czasowo drużby, żeby nie można było przesyłać rosyjskiej ropy tranzytem przez terytorium nasze do odbiorców europejskich. No i jakoś tak się okazuje, że tydzień później do rafinerii białoruskich trafia brudna ropa, tak? I tak naprawdę, jeżeli patrzymy, skracając trochę tę opowieść, bo tam oczywiście niuansów jest więcej, ale jeżeli to wpiszemy w kontekst trudnych relacji politycznych rosyjsko-białoruskich w tej chwili, tego, że jest mnóstwo i energetycznych spraw niezałatwionych, ale też właśnie politycznych, gdzie widzimy wyraźnie, że Rosja stawia na pogłębienie procesu integracji i próbuje wykorzystywać różne instrumenty, by Białoruś w ten kanał zacieśniania integracji, że tak powiem, wpędzić, no to i to, że jednak ten kryzys mocno i ta brudna ropa najbardziej tak naprawdę w Białoruś uderzyła, a pośrednio też może uderzyć w Ukrainę, jeśli idzie o rynek produktów naftowych, z których, znaczy na który to rynek trafiały produkty właśnie wyrabiane między innymi w rafineriach białoruskich, no to się już wtedy układa w trochę inny obrazek, a wiemy z przeszłości, że Federacja Rosyjska potrafiła wykorzystywać surowce energetyczne po to, aby osiągać pewne cele polityczne i dlatego też nie wykluczamy tutaj takiej ewentualności. Jakby ktoś się wczytywał w budżet białoruski, to by zobaczył, jak istotna jest kwestia rafinerii ropy. Tak, otóż to. To jest kluczowa. Otóż to. W związku z tym uszkodzenie tych instalacji, ono ograniczyło, tej rafinerii w Mozyrzu ograniczyło bardzo mocno możliwości produkcyjne. Pytanie, kiedy one zostaną jakby w pełni tutaj wznowione. Cały czas czekamy na te komunikaty. Prezydent Łukaszenka ostatnio jakoś tak wstępnie próbował oszacować te straty, mówił o setkach milionów dolarów. To jest ciekawe, bo wczoraj pojawiły się z kolei wypowiedzi strony rosyjskiej, która nie wykluczała oczywiście konieczności rekompensacji
rekompensat tym, którzy się czują poszkodowani, ale uwaga, używano tutaj bardzo takich enigmatycznych formuł. Wicepremier Kozak wymienił tak naprawdę w gronie tych, którzy ewentualnie mogą liczyć na, znaczy, którym jesteśmy w stanie rozważyć jakieś rekompensaty, firmy rosyjskie, o Białorusi jakoś się nie zająknięto, a minister Nowak, minister energetyki, powiedział, że te straty będą oszacowane w ciągu miesiąca, natomiast według jego takich wstępnych szacunków wynika, że to wynosi nie mniej niż 100 milionów, licząc wszystkich, którzy czują się poszkodowani tą sytuacją kryzysową, łącznie z Białorusią. No więc, jeżeli tak, jeżeli się okaże rzeczywiście, że tu będzie problem z tymi rekompensatami dla Białorusi, a to Białoruś jest tak naprawdę najbardziej poszkodowanym podmiotem, no to być może wzmocni to tezę o tym, że całe to uderzenie, niezależnie od tego, że Rosjanie teraz próbują oczywiście tam prowadzić śledztwo, jest 7 osób oskarżonych, tak, są przesłuchania. To się utrzymało, że to było skażenie gdzieś na terytorium Samary. Tak, taki punkt w małej miejscowości niedaleko Samary, gdzie do tego skażenia dochodziło. Już ustaliliśmy wcześniej 5 milionów ton. Jak to przed wejściem na antenę powiedział pan doktor, to jest roczna konsumpcja z Słowacji. Tak, to zbliżona mniej więcej. Więc w związku z tym to są bardzo duże wolumeny. I to przypadek sobie, nie mógł być. No właśnie, znaczy to na pewno musiało tutaj być jakieś świadome działanie. Teraz pytanie, czy to właśnie jakieś małe, prywatne firmy świadome tego, że ropa jest skażona, ktoś to też certyfikował, bo musimy zwrócić uwagę na to, że Transnieft, która jest firmą będącą właścicielem sieci ropociągów oraz operatorem tej sieci, przedstawiciele Transniefti, no, że tak powiem, podpisują te certyfikaty jakości w momencie, kiedy ta ropa trafia. I w okresie od tam 1 kwietnia do 25 kwietnia oni jakby podpisywali te certyfikaty i tam nie podnoszono wcześniej, że występują jakieś naruszenia norm. W związku z tym to wszystko rodzi jakby dodatkowe tylko pytania co do tego, czy co do tego, z czym w rzeczywistości mieliśmy miejsce i pozwala tak naprawdę wykluczyć tą wersję o takim czysto technicznym błędzie, tak, no bo można sobie wyobrazić, że oczywiście ktoś nie dopatrzył, nie wiem, jednego wlewu takiej ropy, ale to nie doszłoby do skażenia takiej ilości surowca. W związku z tym tutaj trudno jest jakby mówić o czysto w ludzkim błędzie, czy jakiejś takiej czysto technicznej przyczynie całego kryzysu. Rurociąg Przyjaźni także biegnie do Polski, o czym tak. Wszyscy, szczególnie starsi z radiosłuchacze, na pewno wiedzą. My też odbieramy z tego ropociągu ropę naftową. Czy nasze spółki też są poszkodowane? No właśnie, i to jest też ciekawe, dlatego że faktycznie Polska została zmuszona do uruchomienia swoich rezerw, ale tu na szczęście jakby te zobowiązania międzynarodowe, które na nas ciążą co do utrzymywania zapasów ropy na 90 dni, więc te rezerwy zostały uruchomione, częściowo też przez Naftoport Gdańsku ta ropa zaczęła spływać. Z niemieckich rafinerii, to jest też ciekawe, że jedna z niemieckich rafinerii, w której udziały ma Rosnieft, planowo miała remont jakby wcześniej przewidziany w tym czasie, w związku z tym te ograniczenia dostaw tutaj nie wpłynęły jakoś specjalnie dotkliwie. W kraje południowej drużby też część uruchomiła rezerwy, część jakoś niespecjalnie jakby podnosiła, że jest to jakiś poważniejszy problem. W związku z tym pytanie też, jak są skonstruowane kontrakty, tak? Czy faktycznie tutaj firmy będą wysuwały jakieś roszczenia z tytułu tego, że na przykład tym ropociągiem płynęło mniej ropy w określonym czasie, czy nie? Czy są jakieś klauzule, które dotyczą jakby rekompensat? Zobaczymy. Ropociąg już jest czynny, bo mówiono, że to jest kilka tygodni. I teraz, dokładnie. Teraz to jest jakby kluczowa rzecz, że południowa drużba ma ruszyć, znaczy ona już ruszyła właściwie. Ta ropa pojawiła się już z tego, co z komunikatu wynika, na granicy słowackiej. Węgrzy chyba też potwierdzili i ma się pojawiać w tych najbliższych dniach, tam do 18 chyba ma trafić do rafinerii słowackich, do 20 czy do 22 w rafineriach czeskich. W związku z tym południowa drużba ma ruszyć szybciej. Północna natomiast cały czas jeszcze nie jest funkcjonalna. Wczorajsza wypowiedź strony rosyjskiej sugeruje, że w ciągu tygodnia ma jedna z tych dwóch nitek idących tak zwaną północną częścią drużby, ma zostać uruchomiona, tak? Że ma już ta niezaczyszczona ropa popłynąć do Polski i do Niemiec. Zobaczymy, czy tak będzie. Na razie tutaj nikt jakby larum nie podnosi, co znowu właśnie jest ciekawe, bo wzmacnia tezę o tym, że tak naprawdę najbardziej poszkodowaną stroną z całej tej historii związanej z drużbą będzie Białoruś. No i pośrednio może Ukraina, która nie tylko właśnie jest uzależniona
od znaczy to tu nie tylko ma znaczenie fakt jakby uzależnienia importowego od Białorusi i od Rosji, jeśli idzie o paliwa, ale też warto dodać tutaj, że 18 kwietnia rząd rosyjski wprowadził embargo na eksport produktów naftowych, ropy surowej na Ukrainę od 1 czerwca. Pytanie, w jakiej skali to embargo zadziała? Jeżeli zadziałałoby w pełnej skali, plus problemy z importem z Białorusi, no to rzeczywiście Ukraina mogłaby być narażona na wystąpienie ryzyka kryzysu paliwowego. I znowu, to po raz kolejny wzmacniałoby tylko tezę o tym, że ten plan jakiś tutaj za tą akcją jednak był. Przez okno naszego studia wdarł się sygnał klaksonu, co mi przypomniało, że jeśli dobrze pamiętam, rozkład zajęć na kampusie głównym UW. Za 15 minut startują kolejne zajęcia, więc pan doktor musi się spieszyć. Doktor Szymon Kardaś, ekspert OSW, politolog, wykładający także na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my za chwilę się przeniesiemy do Kijowa, więc pozostaniemy na chwilę jeszcze w elemencie w polityki wschodniej, ale zanim to nastąpi, zagra zespół T-Love.